SolidWorks 2012 wprowadza nowe narzędzie w procesie tworzenia rysunku i nawigowania dokumentem skojarzonym z programem w sposób łatwiejszy niż w poprzednich wersjach. SolidWorks zawsze posiada możliwość otwierania dowolnych części bezpośrednio z widoku rysunku. Rozszerzone oprogramowanie o kluczowe możliwości. Oznacza to odnajdywanie właściwego dokumentu łatwiej i szybciej niż w starszych wersjach oprogramowania. Zmiany wprowadzane na modelach to składowa procesu projektowania. Zatem przy ich wprowadzaniu musi mieć absolutną pewność, że każdy jeden rysunek skojarzony z modelem zostanie zaktualizowany. Czasem wyszukanie wprowadzanych zmian może być dla nas prawdziwym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę mnogość wymiarów i adnotacji, może być to trudne. SolidWorks 2012 znacznie ułatwi nam pracę poprzez podkreślenie wprowadzonej zmiany oraz wyświetli aktualną i poprzednią wartość pomocną w procesie weryfikacji tych zmian. W tej sytuacji otwory naniesione na istniejącym już widoku generują pominięcie znaczników środka, które jednak można dodać w sposób tak łatwy jak dodanie linii środkowej. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję i wszystkie znaczniki środka zostaną umieszczone w widokach rysunku. Użytkownicy SolidWorks 2012 mają niezaprzeczalnie pełniejszą kontrolę nad aktualizowaniem palety widoków, co wpływa na skrócenie czasu trwania danej operacji i przełączania się między złożeniami i rysunkami tych złożeń. Znacząca zmiana w łatwości tworzenia widoków rozstrzelonych tych złożeń. SolidWorks 2012 automatycznie generuje tworzenie rozstrzelonych widoków izometrycznych z palety widoków poprzez przeciągnięcie i opuszczenie na arkusz rysunku. Każdy widok rozstrzelony złożeń może być w bardzo prosty sposób zmieniony za pomocą opcji dostępnych pod prawym przyciskiem myszki. Nie ma potrzeby odnoszenia się do właściwości widoków w celu naniesienia jakichkolwiek zmian. Każdy rysunek złożeniowy charakteryzuje listę materiałów, to znaczy Bills of Materials oraz odnośniki do poszczególnych części. SolidWorks 2012 ułatwi nam pracę również w tym zakresie, dzięki dodaniu dwóch nowych funkcji w automatycznym nadawaniu odniesień, gdzie użytkownicy sami zdecydują, w jakiej kolejności odniesienia są wyświetlane. Odniesienia udoskonalono również o nową funkcję, którą jest linia magnetyczna. Odnośniki mogą być przyciągane od linii magnetycznej i przemieszczane dowolnie od jednej linii magnetycznej do innej. Funkcja szczególnie przydatna użytkownikom 3D Via Composer.